Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej naszej dyskusji w dyskusyjnym klubie książki, nie w realu, ale ponownie online. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat książki Lauren Groff, Fatum i Furia. I bardzo jestem ciekawa, czy wszyscy Państwo zgodzą się z tekstem, który jest napisany na okładce tej książki, a przede wszystkim z taką krótką informacją przy autorce, że Fatum i Furię uznał Barack Obama za najlepszą powieść 2015 roku. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby ta akurat książka, no w oczach Baracka Obamy, tak, była uznana za najlepszą książkę, ale czy ona faktycznie zasługuje na takie miano? Zacznę od takiego pytania i już będę oddawała Państwu głos. Co Państwo na temat tej powieści myślą? Bardzo proszę, kto z Państwa ma ochotę zabrać pierwszy głos? Pani Ela kiwa głową, że nie. A ja jednak poproszę w takim razie. Znaczy, wolałabym nie zabierać głosu jako pierwsza, dlatego że może dlatego, że książka mnie się prywatnie nie podobała bardzo. I podobała czy nie podobała? Nie podobała. Nie podobała. Mhm. I mam takie bardzo mieszane uczucia. No, także ja wolałabym, że tak powiem, posłuchać, bo jak zacznę sama opowiadać o złych takich od razu o złych rzeczach, to tak? Nie chciałabym narzucić takiej narracji, także wolałabym, byście mnie Państwo przekonali, że to jest książka dobra i ja bardzo chętnie posłucham opinii. To może zapytam inaczej. Czy myślą Państwo, że jest to może traktat o istocie małżeństwa, czy jest to jakaś opowieść o deficycie miłości, albo nadmiarze tej miłości, albo może o jednym i drugim, bo tak czasami mamy w życiu. Czy jest to książka o oddaniu i zemście? Jak Państwo myślą? Bo tych zagadnień tutaj będziemy, myślę, że w trakcie rozwoju naszej dyskusji będziemy poruszać bardzo dużo, bo jednak myślę, że jest tutaj temat do dyskusji. Że historia małżeństwa Lotta i Matyldy jest jednak tutaj taką kanwą do tego, że możemy dyskutować. I mamy tutaj o czym, proszę Państwa, dyskutować. Panie Gustawie, jak Pan myśli? Jak Pan odebrał tą książkę? Może tak inaczej. No to weźmy się za to. Weźmy się za to. Proszę Pani, no jestem tu sam. To trochę... Może trochę przekornie będę to przedstawiał, ale powiem tak, że nic, co tam jest w tej książce, mnie osobiście nie zaskoczyło. No bo o czym jest rzecz? No rzecz jest o tym, że dwoje ludzi, mężczyzna i kobieta, spotykają się w życiu, przeżywają jakiś tam okres życia, umierają i tak naprawdę do końca się nie poznają. Właśnie. O tym jest ta książka. Jeżeli Barack Obama czytał tylko tą jedną książkę, to ona jest najlepsza na świecie, to fakt. Ale zgadzam się tu z Panią Welą, że nie przyznałbym jej takiej rangi, że ona jest jakaś odkrywcza i tak dalej. W ogóle mnie osobiście, jak czytam już teraz, to chyba to należy do wszystkich książek, łącznie to się z tym zdarza, bo trochę już czytałem Tokarczuk, że no, o pięknych chwilach kobiety i mężczyzny mówi się wulgarnie. No to trochę mnie to tam zniesmacza. Aczkolwiek ja nie mówię, że ja nie przeklinam. No przeklinam też, jak są sytuacje takie, gdzie trzeba coś i przekląć. No ale wszystko w ten sposób opisywać, to jest trochę tak, jak niedawno oglądałem taki film polski Kobiety Mafii. No przecież po 15 minutach tego się już z powodu języka nie da oglądać. Więc tutaj jest
to mnie akurat raziło w tej książce, natomiast no, sama książka o tym, jak kobieta potrafi pomóc mężczyźnie w sytuacji, kiedy on robi karierę i nawet nie jest świadomy, że jest sterowany przez tą kobietę, bo jest mądrzejsza, sprytniejsza, no to jest właśnie tego typu książka. No przykro jest potem się dowiedzieć, że wszystko właściwie zawdzięcza tej kobiecie. To nie jest proste. Tym bardziej, że się uważał za geniusza, no i ona mu tak wmawiała długo, że on jest geniuszem, że on prawdopodobnie w to uwierzył. No więc tam jest bardzo dużo wątków takich właśnie relacji, zwłaszcza tej Matyldy tam z różnymi innymi osobami. No jej życiorys jest przeciekawy. No i ja, mówiąc prawdę, nie chciałbym się czegoś takiego o swojej żonie dowiedzieć. Trudno tutaj, bo to jest tak, powiedziałbym w ten sposób, że samo przesłanie tej książki no jest takie oczywiste i można by było to zrobić w jedna trzecia tej treści. Tam są takie retrospekcje, powroty do wspomnień, kiedy ona była dzieckiem, potem kiedy dojrzałą kobietą, co na nią wpłynęło, że ona taka była, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz gdybym miał oceniać, to bym powiedział tak, że no ten jej mąż, to wyglądał na porządnego człowieka. Może nieświadomy, że aż tak wiele jej zawdzięcza. Natomiast ona, gdybym miał powiedzieć, czy to była dobra osoba, czy zła, miałbym z tym problem, bo jest taka dwuznaczna. Może to jest cecha kobiet. To już wy się, panie, wypowiadajcie, co wy to w tym widzicie. Na razie dziękuję. Ja specjalnie rozpoczęłam tą dyskusję od tego zapytania do Państwa, czy faktycznie ta powieść zasługuje aż na takie miano najlepszej powieści. Ja myślę, że w 2015 roku na całym świecie ukazało się zapewne wiele innych tytułów, które na to taki tytuł, czy miano takiej najlepszej powieści mogłaby ta dana książka uzyskać. Natomiast no, oczywiście no, podejście jest subiektywne. Może dla Baracka Obamy to była najlepsza akurat pozycja. Natomiast ja myślę, że tutaj przede wszystkim w tej książce ukazana została bardzo dobrze historia takiej złożoności związku, w którym każdy walczy na swój sposób o pozycję, na swój taki wewnętrzny sposób. Jak Państwo myślą? Czy to nie jest tak właśnie, jeżeli tutaj już poruszyliśmy ten główny wątek tematu małżeństwa i wspólnego życia, bo przecież tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko zaczęło się bajecznie, tak? Historia ich poznania, szybkiego małżeństwa, wielkiej miłości, pod każdym względem tutaj ekscytującej, można powiedzieć, no zaczęło się wszystko wspaniale. I naraz, albo nie naraz, i z biegiem lat, bo przecież oni są ponad 20 lat w tym związku tkwili, ale no, jakby po drodze wszystko gdzieś tam się ulatnia. Jak Państwo myślą, czy to jest takie adekwatne też do innych związków? To oczywiście nie można generalizować, ale tak poddaję pod myśl takie pytania. Pani Olgo, Pani mówi, że tam wszystko zaczęło się od razu, od takiego wysokiego C i taka wielka miłość, a ja przyznam szczerze, nie zgadzam się, dlatego że tak naprawdę wszystko się zaczęło od tego, że główna bohaterka podsłuchała w toalecie rozmowę innych osób na temat tego człowieka i postanowiła się nim zainteresować. I to wydaje mi się, to jest punkt wyjścia, a potem to jest droga tylko wielkiej manipulacji, rozgrywania tego człowieka i wszystkich ludzi wokoło, łącznie z jego matką. Zwłaszcza z jego matką.
Tak, ale wie pan, no też niespecjalnie uczciwa do końca była w relacjach z nim i mogłaby uzyskać tytuł największej manipulatorki, bo czy tam było uczucie? Nie wiem, ja myślę, że potrzeba dominowania i podporządkowywania sobie tego mężczyzny była tak duża, że w niej, ja w niej nie znalazłam nic uczciwego. Nawet ale... wszystko to, co robiła, co przysłużyło się mu i co jak gdyby sprawiło, że zaczął rozwijać się, powstawały tam, prawda, różne twórcze dzieła, to jednak mimo wszystko za u podstaw nie ma czystych intencji. To jest manipulacja najwyższego rzędu i chroń nas, Panie Boże, przed takimi ludźmi, ale to jest moje zdanie. Ja no, bardzo, bardzo negatywnie oceniam tę kobietę, bardzo. Aczkolwiek jednak dalej upierałabym się, że sam fakt podsłuchania rozmowy na początku książki nie mówi nam o tym, że ona robi, że ona wychodzi za mąż z premedytacją, za Lotta. No po prostu, no zakochują się w sobie, jest im cudownie pod każdym względem. Aczkolwiek, no im dalej przyglądamy się ich małżeństwu, no to wiadomo, że dowiadujemy się różnych rzeczy, ale sam początek uważam, że no pięknie się wszystko zaczyna. Wanda, powiedz. Ja myślę, że to nie można tak jej negatywnie tej Matyldy oceniać, bo tutaj mamy bardzo złożoną sytuację. Ona faktycznie to jakby sama próbowała rozegrać, ale potem sama się uwikłała w tą miłość, bo ja bym tutaj jednak powiedziała, że ona się zakochała w Lotcie i, no i starała się mu dochować wierności. To było też ważne. No i sam fakt jakby za nią przemawia to, jak przeżywa jego śmierć. Tam no trudno powiedzieć o udawaniu. Tam jest ta furia, która ją ogarnęła, kiedy się dowiedziała, co zrobił jego najlepszy przyjaciel i czego się dowiedział Lotto. Także tutaj no to jest bardzo złożona sytuacja. Poza tym no tutaj ta książka nie tylko jest o miłości. Ja bym powiedziała, że ona jest bardziej o braku miłości. Jeżeli prześledzimy dzieciństwo głównego bohatera i dzieciństwo Matyldy, no to aż skóra cierpnie, jak mogli wyrosnąć na w miarę normalnych ludzi, prawda? No bo jednak te deficyty pozostały w nich. I tutaj jest jakby oddzielny temat do dyskusji na to, jak dzieciństwo wpływa potem na całe postępowanie, na całe życie. Dlatego tu bym trochę broniła jednak Matyldy, bo no, niekoniecznie Lotto mógłby zostać tym, kim został, tym dramatopisarzem, gdyby nie Matylda. Gdyby nie poprawiała tej jego pracy. Właśnie, no. No i gdyby potem nie była jego jakimś tam impresario, bo przecież ona dbała o wszystko, prawda? Ja myślę, że pani Wanda tutaj bardzo dobrego wątku dotknęła, mianowicie dzieciństwa i to, jak ono zaważa potem na naszym dalszym życiu. I myślę, że tutaj bardzo ważne są postaci drugiego planu, tak? Czyli matka, Lotta, rodzice Matyldy. Dokładnie, tak. Że to jednak wszystko potem, to co działo się w rodzinach, zaważyło potem też na ich małżeństwie.
Pani Wiola, tak? Pani Ewelina zaraz. Właśnie, pani Ewelina, tak, pani Wiola, tak. Pani Wiolu, bardzo proszę, potem pani Ewelina i Kinga. Ja bym się zgodziła, najpierw powiem, że nie przeczytałam książki do końca, niestety nie zdążyłam, ale jestem w takim momencie, że myślę, że już mogę ją ocenić. Ona również mi się nie podobała, z tego względu, że no nie jest to literatura, którą lubię. Natomiast mam pewne wnioski. Wydaje mi się, że to jest książka o rozpaczliwej potrzebie może miłości, na pewno miłości, ale akceptacji i posiadania rodziny i bycia w gronie ludzi, bo ta dziewczyna, ona jest najbardziej tu skrzywdzona z jednej strony, bo ona jest bardzo samotna. Mi się wydaje, że strasznie w jej życiu największym minusem jest właśnie to, że jest samotna. Samotna już jest od dzieciństwa. To, co się tam wydarzyło w dzieciństwie, ukształtowało później całe jej dalsze życie. Ktoś tam się nią opiekował, ale tak naprawdę w domu wujka była sama. Nie wyobrażam sobie w ogóle, jak dziecko może tak dorastać. Niby wszystko miała, co jej było potrzebne, ale była samotna. Ona dowiedziała się o tym, jakie życie prowadził Lotto. Lotto był otoczony przyjaciółmi, otoczony ludźmi, uwielbiany przez nich. Ona chciała wejść do tego grona, tak mi się wydaje. A że była wyrachowana, że musiała w swoim życiu walczyć o wszystko, to znalazła sposób, jak to zrobić. No i wydaje mi się, że w międzyczasie rzeczywiście się w nim zakochała, bo tam były takie opisy, że jednak jej się podoba, że go pożąda i tak dalej. No ale wydaje mi się, że w całym swoim postępowaniu robiła wszystko, żeby go nie stracić. I wszystkie jej działania wynikały z tego. Nawet to, że poprawiała mu tekst, bo chciała, żeby był szczęśliwy. Ona kierowała jego życiem, może też dlatego, że on był taki wychuchanym chłopcem i matka też miała na niego jakiś tam plan na jego życie. On w sumie pierwszy okres młodzieńczy to właściwie nie wiedział, co ze sobą zrobić. Hulaszcze życie gdzieś tam na plaży i mał się różnych głupich zajęć i używki i kobiety. I później tym życiem pokierowała ta dziewczyna, on był uległy, więc tak się wydarzyło. Mało samodzielny, od razu do żony i właściwie nie dziwię się, że miał ochotę się zabić, no bo chyba zdał sobie w końcu sprawę, że to nie jest, że zbudowany mit wokół niego to nie jest żadną jego zasługą. No to jest frustracja taka, która może faceta doprowadzić do śmierci, bo jak przestanie w siebie wierzyć. No to był taki ukochany synuś mamusi. Mamusia kierowała tam jego karierą. On się tylko bawił, zaliczał sobie dziewczyny. No i później wpadł w ręce tej bardzo cwanej kobiety, jaką była Matylda. Niewątpliwie ja się zgadzam tutaj z panią, że to usprawiedliwia ją to dzieciństwo. No bo ona musiała zawalczyć o siebie. Mogła również przepaść w tym życiu całkowicie, ale dostrzegła, nie wiem czy do końca miłość do tego Lotta, dostrzegła jakąś swoją szansę. Ona sobie tam kiedyś powiedziała, jak matka była przeciw tego Lotta, że zobaczymy jeszcze. Ona po prostu zaczęła konkurować z tą matką, czyli ze swoją teściową. No i mówiąc prawdę, wygrała. Bo no, teściowa to była taka trochę też ciekawa osoba, potrafiła utrzymać tak, że ten Lotto nawet przez długi czas nie odwiedził własnej matki. No to też o czym świadczy. No świadczy o tym, że był pod wielkim wpływem tej dziewczyny. Dokładnie. Wszystko dokładnie robił, co ona manipulowała nim przeokropnie. Później dopiero w tej drugiej części, jak ona to opowiada od drugiej strony, to widać, ile tam było manipulacji. To rzeczywiście tak jakby kilka razy mu przychodziło do głowy myśl, żeby ją zabrać i pojechać do matki. Ona zawsze gdzieś jakoś tak kartowała tą sytuację, że to się nie wydarzyło. Pani Ewelina, bardzo proszę. Dobrze, to może ja zacznę od tego, że też nie będę przedstawiać jakichś planów na temat tej powieści, chociaż jeszcze w pierwszej części ja miałam nadzieję, że ona pójdzie troszkę w inną stronę. I nawet jak rozmawiałam z Wiolą wcześniej, to mówiłam, że dobrze mi się czyta, podoba mi się to środowisko bohemy artystycznej, które gdzieś tam jest w tle, prawda? Lektury, które czytają, nawiązają do Szekspira i tam się gdzieś i dawił, prawda? Ale to poszło właśnie w stronę takiego dramatu obyczajowego.
I wydaje mi się, że no, mi się ta interpretacja tej książki po prostu rozjechała, za dużo wszystkiego. Sprowadzenie to do kwestii małżeństwa, to ja nie wiem, czy to nie ogranicza jakby tej całej powieści, ale tutaj, jeżeli już jesteśmy przy tym wątku właśnie małżeństwa i wątku rodzinnego, to ja tu widzę też, że matka była, no też Lotta, matka Lotta była strasznie toksyczną osobą. I tutaj mówienie o tym, że no, tutaj jakby ofiarą jest Lotto, prawda, ofiarą manipulacji Matyldy, nie jest do końca w porządku. Wydaje mi się, że w pewnym stopniu Matylda obroniła Lotto przed tą matką. Matka przecież była, no nie chciała go w ogóle od siebie jakby wypuścić, nie chciała odciąć pępowiny, chciała mieć nad nim permanentną kontrolę. Jak najbardziej usprawiedliwiałabym Matyldę, bo tu jest no, właśnie walka o miłość, której nigdy nie zaznała w życiu. Ja myślę, że jej miłość była jak najbardziej szczera, natomiast wiadomo, że gdzieś zaważyła na autonomii Lotta, prawda? I zagarnęła po prostu Lotta bardzo no, całą sobą. Natomiast tu mi się nasuwa, nie wiem, czy Państwo oglądali kiedyś taki film, on był utrzymany w takiej konwencji komediowej, Boska Florence. Oczywiście. No i tu mi się od razu narzuciło, bo ja film interpretuję w ten sposób, że oczywiście impresario, prawda, boskiej Florence, no to niesamowicie kocha tę kobietę i robi wszystko, żeby ona odnosiła sukcesy, robi to z miłością. Ja wiem, że niektórzy inaczej interpretują ten wątek, ale myślę, że... Ale jako mężczyzna jest dla niej, postępuje nieuczciwie. No właśnie, tylko... Stara pozory. Tak. Tak, ale to jest właśnie podobnie jak z Matyldą, prawda, że to jest takie przekraczanie tej granicy w miłości, że ona chce zawłaszczyć Lotta tylko dla siebie, chce sterować jego życiem, bo jest przekonana, że go uszczęśliwi. Jednak miłość polega na dawaniu wolności, prawda, przestrzeni, a nie zagarnianiu. Więc no, myślę, że tyle na razie z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję, a teraz Kinga, bardzo proszę. Kinga? Tak. Ja zacznę od tego, że tak naprawdę nie wiem, jak miałabym ocenić do końca tą książkę, ponieważ były fragmenty, które mówiły, czytałam je z zaciekawieniem, a były takie, które mnie wręcz nudziły. Z jednej strony była dla mnie taka monotonna, a z drugiej strony bardzo chaotyczna. Zaczęła mi się bardziej podobać w tej drugiej części, kiedy Matylda opisuje to ich wspólne życie, też swoje życie, ze swojej perspektywy. Ten wątek był dla mnie bardziej ciekawszy niż właśnie początek. A jeżeli miałam wrócić do tej ich miłości, to wydaje mi się, że faktycznie Matylda była zakochana w Lotto, ponieważ faktycznie jest pokazany ten początek taki do zafascynowania. Później czasem przychodzi taka rutyna, faktycznie gdzieś to wszystko troszeczkę ulatuje. Ale jest też taki cytat w jej książce, który bym chciała przytoczyć, jeżeli mogę. On mi się strasznie spodobał, jest taki podsumowujący właśnie tą ich całą miłość, moim zdaniem. I brzmi on, zaraz już go znajdę sobie. To prawda, to niewielkie przełomowe wydarzenie, ale błaha codzienność stanowi treść życia. Setki razy pracowała w ogródku, każde wbicie łopaty w ziemię dostarczało jej satysfakcji. Bardzo często właśnie ta czynność, nacisk i rozluźnienie i intensywny zapach ziemi sprawiały, że odnajdywała ciepło w domu wiśniowym sadem. Ale to każdego z mężem w tym samym miejscu, on przynosił jej do łóżka kawę, w której wirowała jeszcze biała śmietanka. Jak łatwo nie docenić tych drobnych uprzejmości. On przed wyjściem całował ją w czoło, a ona czuła, że w jej wnętrzu coś wychodzi mu na spotkanie. To właśnie takie krótkie chwile intymności budują małżeństwo, a nie ceremonie przyjęcia, premiery, święta i efektywne skoki w bok. Wydaje mi się, że ten cytat jest takim ładnym podsumowaniem tego życia wspólnego właśnie ich oraz takiego życia w ogóle osób, które się kochają. Że właśnie te takie drobne momenty tak naprawdę zapamiętuje się pod koniec, że to one są najważniejsze i one świadczą o miłości do drugiej osoby. Ten cytat mi się bardzo podobał, bo jeśli miałam ocenić całą książkę, to no, nie przypadła mi jakoś bardzo do gustu. Tak jak mówię, ta druga część, właśnie opis Matyldy, tak, ale trochę ciężko mi się ją czytało. Wiecie Państwo, ja cały czas próbuję przyjąć, przynajmniej zrozumieć Państwa argumentację, ale
za każdym razem utwierdza mnie bardziej w przekonaniu, że tak nieetycznej kobiety, to ja nie, po pierwsze dawno nie widziałam, nie widziałam w żadnej książce. To jest zła kobieta, żeby nie powiedzieć cytatem z, prawda, z filmu. Bo to zła kobieta była. Bo to zła kobieta była, ja nie wiem, ale to jest tak nieetyczna osoba, że nawet to, o czym pani mówi, o tej śmietance, o tych gestach, o tych takich rzeczach, które mają budować, no ja bardzo dziękuję za takie coś, bo to owszem ma sens pod warunkiem, że to jest zbudowane na czymś. Ona źle postępowała w każdym, a miłość był, jeśli nawet by to próbować tak określić, to to była zła, toksyczna miłość, która nie wiem, co miała osiągnąć. Ale proszę Państwa, po pierwsze już pomijam tą relację z tą teściową. No trzeba być człowiekiem absolutnie wyzutym z jakichkolwiek dobrych emocji, żeby w ogóle postępować wobec drugiego człowieka, nawet jeśli mówiła, że go kocha, tak deklarowała, no ale to nie postępuje się w ten sposób. To jest absolutnie, to jest toksyczne, chore, nieetyczne. A to, co zrobiła z tym domem we Francji, kiedy pojechała, zobaczyła i kazała zrównać z ziemią, no to jest, no, to jest zemsta prawie, że taka antyczna, proszę Państwa. To jest zła kobieta była, naprawdę. I bardzo nieetyczne postępowanie. I to kartagińska. Próbuję tu się dopatrzeć. Tam ja nie widzę tej miłości, szczerze mówiąc. I jeśli kocha się drugiego człowieka, no to nie postępuje się wobec niego w ten sposób. A tutaj w każdym calu ograniczanie, pozbawianie wolności, z takiego samostanowienia, oszukiwanie w każdym wymiarze, no absolutnie na nie. I jeśli chodzi o to, no bo mężczyzna był taki bezwolny momentami, no. Nie on pierwszy, proszę Państwa, był wychowany w dobrym domu i dobrobycie, potem go zaczął szaleć, a potem go skierowano do szkoły z internatem, no to 3/4 populacji wyższej klasy w Anglii, no musiałaby być zdeprawowana i poddana wpływie kobiet, no bo jednak mimo wszystko chłopcy kształcą się w internatach, w szkołach tego typu. Natomiast no bardzo, bardzo mi się ta osoba nie podoba i chciałam zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo ta książka jest oprócz, no może się różni też językiem i formą przekazu myśli, ale ona, ta pierwsza jest taka egzaltowana, a ta druga jest taka, no jeszcze trochę otarłaby się o harlekin w moim odczuciu. Nie podobała mi się ta książka i naprawdę nic o niej dobrego nie mogę powiedzieć, dlatego tak się broniłam, żeby powiedzieć coś na początku. Bardzo na niej, a ta Matylda to powinna być w szkole dla młodych kobiet i mężczyzn jako przykład manipulatorki, nieetycznej osoby, której należy unikać i robić wszystko, żeby broń Boże nie dopuścić jej dalej niż na metr do siebie. To jest moje zdanie, proszę Państwa. Ale Pani Elu, ale tutaj, bo teraz tak, nie podobała się Pani jedna z bohaterek, tak? Natomiast no, mężczyzna też mi się nie podobał, no ale to wie Pani, on jest do zaakceptowania, no bezwolny i taki. Uwierzył w to, co ta kobieta wokół niego stworzyła, w to uwierzył. Jest bezwolny, nie ma charakteru, nie ma takiego, wie Pani, w sobie mocy. Natomiast to jest manipulatorka. Oszustka, manipulatorka i kobieta zupełnie bez żadnych zasad etycznych, które byśmy uznawali za godne. No ale Pani Elu, niech Pani zwróci uwagę, że bardzo zaradna w życiu, bo jak klepali za przeproszeniem biedę,
I to nawet ten lot, to tak, nie miał świadomości, tak, stąd ona bierze te pieniądze. No ale no, no to nie usprawiedliwia takich nieetycznych. Nie, oczywiście, że nie. Pod względem etycznym ma pani rację, absolutnie. Natomiast życiowo daje sobie radę, z każdej sytuacji wychodzi dobrze. No powie pan, no to wolę być beznadziejnie niż nie. Ale proszę państwa, no ale przecież tak trudne czasami bywa życie i tak trudne czasami bywają związki. Ale ja nie mówię, że nie, ja tylko, wie pani, oceniam pani Olgo, tą Matyldę i jestem zdecydowanie na nie. Mhm. Bo to tak cudownie jest, jak jest związek, dwoje ludzi kocha, są ze sobą szczerzy, ale ja nie wiem, czy tak znaleźlibyśmy taką parę, która nie ma jakiegoś, albo ma najmniejszego, ja nie mówię już o dużym, ale najmniejszego jakiegoś sekretu. Czasami działa tak, a powinna może inaczej, ale bierze pod włos i tak dalej. Bo to na tej zasadzie, że tak mnie się podoba ta pierwsza recenzja na okładce książki, którą mam tutaj przed sobą, trzymam ją teraz tutaj przed sobą, że każdy związek ma dwie twarze. Ja może nie powiedziałabym, każdy związek ma dwie twarze, ale związek może mieć dwie twarze. I to nie mówię o takim całkowicie negatywnym, że ludzie są okropni dla siebie, postępują inaczej, mówią, że się kochają, a tak naprawdę to gdzieś tam wbijają sobie szpilę. Ale mówię ogólnie, że związek może być bardzo, bardzo trudny. A jeżeli to jeszcze jest podszyte, tak jak wcześniej mówiliśmy, pewnymi, można powiedzieć, konsekwencjami z dzieciństwa, pewnymi takimi sytuacjami, które zupełnie czasami nieświadomie na danego bohatera, czy na nas, może powiem już nie konkretnie o bohaterach książki, ale jeżeli gdzieś tam potem to wszystko może negatywnie procentować to, co było złego, czy w dzieciństwie, czy wcześniej, i może to procentować w naszym życiu, no to to nie jest tak, że czasami no nie jesteśmy też, można powiedzieć, pan własnego losu. Czy jesteśmy panem własnego losu? O, może takie pytanie zadam. Czy mogliśmy, możemy, czy my jesteśmy panami własnego losu? Wydaje mi się, że tak. Poza takimi krańcowymi i takimi rzeczami, na które nie mamy wpływu, takie krańcowe typu na przykład wojna, to tak. Mamy do wyboru taki kierunek działania, nie twierdzę, że jesteśmy zawsze wszyscy w porządku, ale mamy prawo wyboru między działaniami właściwymi, a niewłaściwymi, etycznymi i nieetycznymi. Każdy człowiek w swoim życiu popełnił różne rzeczy i postąpił no, czasami w taki sposób, że no powinien się wstydzić. Ale no, tu jest tego bardzo dużo, pani Olgo, i ja nie mam, ja podejrzewam ją o bardzo złe intencje od samego początku do samego końca. Także, znaczy, uważa pani, że była taka wyrafinowana od samego początku? Tak, i to jeszcze w taki sposób, że być może były okresy, że w to wierzyła. Naprawdę. Natomiast no. Ja tutaj głównie widzę niewłaściwe, nieetyczne działania młodej kobiety wobec swojego partnera życiowego i wobec wszystkich ludzi, którzy go otaczali. I naprawdę, bo no to było coś, co mi bardzo przeszkadzało od samego początku. Bardzo. No powstaje pytanie, czy to jest książka o miłości w ogóle? To jest właśnie, no w każdym razie nie o pięknej miłości, bo jeżeli mówić o miłości, to uwierzyłbym temu Lotto, że on autentycznie w tą miłość wierzył, tak. I że to z jego strony to przecież była. On jej nie zdradzał. On był takim gogusiem w latach takich młodych, ale po małżeństwie z Matyldą nigdy ją nie zdradził. To już jest narracja autora, czyli jak gdyby dopowiada, czyli ocenia go też w ten sposób. Natomiast te dwie twarze tej Matyldy to są zadziwiające. No to jest właśnie, czasami się tak mężczyzn posądza, że mają dwie twarze, a ona taka zakochana. No to tu jest akurat odwrotnie. I też jest ciekawie. Pani Wanda, bardzo proszę, potem pani Ewelina i Kinga. Ja bym tutaj chciała podkreślić, że ta książka to jest też pewnego rodzaju
jako przestroga, jako pokazanie dwóch punktów widzenia. I to jest, tu jest chyba najważniejsze w tej książce to, że my tak bardzo diametralnie oceniamy bohaterów, bo mamy ich pokazanych z różnych pozycji. Ja bym się tutaj nie zgodziła, ten Lotto to jest bardzo taki, no taki bezwolny człowiek, no, no rozmemłany strasznie. Narcystyczny. No i czy my mamy takich brać za wzór? Na pewno nie. Nie popieram Matyldy we wszystkich jej działaniach, ale ona była aktywna, ona działała, ona coś tworzyła, ona coś chciała osiągnąć. No, nie wszystko, co ona robiła, było całkowicie złe. I kiedy my się przechodzimy z fatum do furii, to my wtedy widzimy, jak na te same sprawy, bo tutaj autorka bardzo ciekawie to nam zaproponowała, pokazywanie tych samych momentów z zupełnie innej perspektywy. I ta inna perspektywa nam ciągle powinna uświadamiać, że my tak w życiu robimy. Oceniamy kogoś z naszego punktu widzenia, a nie wiemy, co on tak naprawdę sobą reprezentuje, jakie są jego pobudki, dlaczego on tak robi. Tak jak tutaj nie wiedzieliśmy o dzieciństwie Matyldy, jak bardzo ona była samotna, jak ona była no, potraktowana przez swoich rodziców. No, dla mnie to było niewyobrażalne. 4-letnie dziecko, nawet jeżeli no, zawiniła, prawda? No ale to jest tylko dziecko. Nie można zostawiać jej na pastwę losu. A tu tak zrobili, prawda? Więc ta furia, która tutaj się pojawia, to tutaj no padła porównanie do antyku. No faktycznie tamten antyk nam się przewija, prawda? Chociażby w tej operze, którą próbował Otto napisać razem z tym młodym kompozytorem, prawda? Ta Antygona i tutaj te problemy takie właśnie, no fatum. To, co no jest przeznaczone, i też bym się nie zgodziła z tym, że my o wszystkim możemy decydować i możemy sobie zaplanować swoje życie. A to ja nie powiedziałam, że możemy sobie zaplanować. To daleko jestem do takiego twierdzenia. Także możemy wybierać, ale nowymi sytuacjami mamy wpływ na własny los. I mówimy, że jedni ludzie są etyczni, drudzy są nieetyczni, jedni popełniają błędy i gdzieś w tych błędach próbują się odnaleźć, a są tacy, którzy są, no... Ale ja bym tutaj dawała więcej takiej tolerancji, bo nigdy nie wiemy, jak byśmy postępowali, jak Szymborska mówiła, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, prawda? No tak, ale tu Państwo przywołujecie taką, że dzieciństwo została porzucona i tak dalej, i tak dalej. Niedawno mam wywiad pani Wator, która po urodzeniu została przez swoich rodziców i rozgrzeszyła ich, odesłana do Wałbrzycha, do swoich dziadków i tam z nimi mieszkała 6 czy 7 lat. Wyparła ten okres, nie była związana z dziadkami, pamięta z tego niewiele, a jednak ten okres, kiedy rodzice też ją w pewnym sensie porzucili, nawet ich usprawiedliwia, że byli młodzi, że próbowali się zawodowo ustawić, no nie zdeterminowało jakoś kobiety, mówię o tej Bator, żywej, realnej kobiecie, tylko no, niesie ze sobą jakiś tam bagaż emocji, które wyniosła z tego okresu, a jednak w jej działaniu nie ma takich, przynajmniej to, co jest w przestrzeni publicznej, takich złych rzeczy. Natomiast no, ja jestem daleka od twierdzenia, że wszystko w życiu się da zaplanować, bo tak naprawdę nic się w życiu nie da zaplanować. No ale no, nie chciałabym tej kobiety nie tylko, że spotkać, ale prosiłabym wszelkie moce, jakie by człowiek miał, że jeżeli taką osobę spotkam lub spotkałam, to dobrze, że ją porzuciłam w jakiś sposób.
to jest zła kobieta, naprawdę, mówiąc Bogusławem Lindą, bo bardzo, bardzo nieetyczna i no, ja tam nie znajduję niczego, co usprawiedliwiałoby ją. No, on zakochany, uwierzył, pokochał, było mu dobrze, no, umierał może z przekonaniem, że właśnie tak to miało być, no, aczkolwiek nie wiadomo, kim by był, gdyby spotkał inną kobietę, no ale tak jak w życiu. Ja myślę, ja się tutaj jednak troszeczkę skłaniałabym ku opinii pani Wandy, bo myślę, że łatwiej ludziom bez takiego bagażu złych doświadczeń i bez żadnych traum kierować swoim życiem. Natomiast takie osoby, które są obciążone w jakiś sposób, one może chciałyby też postępować w pewien sposób, który mógłby wydawać się poprawny, ale myślę, że nie do końca są w stanie. Jest im na pewno trudniej, tak? Byłoby, i tutaj no, wychodzi na to, że tak Matyldzie mogło być bardzo trudno zbudować taki związek oparty na przykład na takiej całkowitej szczerości. Pani Ewelina, bardzo proszę. Dziękuję. No ja tutaj cały czas się miotam właśnie jeszcze ze swoją opinią, bo tak słucham pani Eli i pani Ela no jest przekonująca w swoich twierdzeniach i tak cały czas próbuję sobie przymierzyć tą Matyldę do jakiejś takiej starożytnej Medei, prawda, mitologicznej zabójczyni, wyzganej kobiety, ale mówię nie, no nie pasuje mi, po prostu dla mnie to nie jest postać jednoznacznie zła, zresztą w ogóle nie jestem zwolenniczką takich czarno-białych postaci. Właśnie zgadzam się jak najbardziej z panią Wandą, z panią Olgą w tym momencie, bo wydaje mi się, że właśnie to fatum to nie chodzi o planowanie przyszłości, tylko my po prostu mamy wdrukowane w swoją podświadomość pewne schematy rodzinne, prawda, traumy. One nami mocno manipulują i teraz ja mogę uważać się za człowieka, który świadomie podejmuje etyczne decyzje, ale ja nieświadomie wiem, że czasami no, po jakimś czasie sobie to uświadamiam, prawda, ale wiemy, jaka mogę być krzywdząca dla swoich najbliższych też, prawda, coś mną steruje, tak samo, no tak jak mówię, to są rzeczy, które, no, powielamy pewne schematy, jeżeli mówimy o Bator, ona wybaczyła swoim rodzicom, powiedzmy, ale no, ci rodzice też mogli gdzieś tam mieć jakąś swoją traumę, która później, no, powieliła ten schemat, prawda, więc tak to jest, że no, nie do końca mamy wpływ na to, jak w życiu postępujemy i jak zachowujemy się wobec bliskich. A broniąc jeszcze, broniąc Matyldy, myślę, że tutaj ważnym wątkiem jest postać brata Lotto, czyli Rachel, tak, i jego ciotki, bo no, też myślę, że ten moment, kiedy oni obydwoje, obydwie te kobiety stają po stronie Matyldy, prawda, pokazują pudełko z dowodami przeciw jej krętactwu, to pudełko, które gromadziła, te dowody, które gromadziła matka, i one nie wykorzystują tych dowodów przeciwko Matyldzie, tylko no, mówią, że no, powielają jej to, po prostu oddają jej, nie oskarżają ją o to, o co co wiedziały, prawda? Wiedziały o jej krętactwach, matactwach, mimo wszystko jej wybaczają. Matylda sama jest tym no, zadziwiona, że kogoś przekonała do siebie, prawda, że ktoś ją pokochał, więc myślę, że ten wątek też mówi o tym, że Matylda mimo wszystko zasługuje na pewne zrozumienie. Dziękuję. Kinga, bardzo proszę. Tak, ja w Matyldzie też nie widzę jednoznacznie takiej złej postaci, nie widzę w niej zła wcielonego, ale jeżeli patrzymy na nią przez pryzmat toksycznej osoby, to wydaje mi się, że może działa tutaj schemat, że mężczyzna wybiera sobie na żonę toksyczną osobą, ale mimo to, że możemy patrzeć na Matyldę przez pryzmat tego, że faktycznie była toksyczna, nie postępowała za dobrze w swoim życiu też do końca, to mimo to Lot był z nią szczęśliwy, więc tutaj bym się dalej trzymała tego, o czym mówiłam na początku, że jednak mimo tej toksyczności tej drugiej osoby. Troszeczkę nam przerywało wychodzić Kingi. Dobrze, dziękuję bardzo. No, Ewelina, bardzo proszę. To jeśli można, to ja tak jak przysłuchuję się Państwu. Czy słychać mnie? Tak. Słychać mnie teraz?
bo ja mam wrażenie, że mam cały czas problem z siecią. Jak się przysłuchuję temu, co Państwo mówicie, to tak się zastanawiam. Ja, tak jak Pani Wiola powiedziała, ja też niestety nie zdążyłam przeczytać książki do końca. Nie wiem, czy tak jak Pani Wiola mogę czuć się upoważniona, żeby się wypowiadać, ale wiem, o czym jest mowa. I z jednej strony wydaje mi się, że tak się zastanawiam, czy to jest książka również o tym, na ile można kogoś uszczęśliwiać na siłę, na ile taka toksyczna, padało już to słowo, taka toksyczna miłość, takie zagarnianie kogoś, to jest naprawdę, tak naprawdę jego uszczęśliwianie, czy to jest zabieranie mu jego ja, takie ustawianie go na jakiejś drodze, na siłę, traktowanie trochę jak takiej postaci bezwolnej, osoby bezwolnej. A z drugiej strony też tak przysłuchując się, to Ola zaczęła od tego Baracka Obamy, osoby na wskroś współczesnej, znanej nam wszystkim, osoby, która żyje tu i teraz, swoje doświadczenia ma, pewnie coś nie kierowało, żeby napisać takie słowa. Ja tak sobie to zestawiam z tym wszystkim, co Państwo mówicie i tak się zastanawiam. Panie Gustawie, proszę nie brać mi za złe, to jest tylko taka i wyłącznie luźna teza. Na ile to jest tak, że to jest jakieś odzwierciedlenie obecnych relacji kobieta-mężczyzna? Kiedyś to mężczyzna był tą silną postacią, tym, który kieruje, który wyznacza kierunek, który decyduje. A teraz jakby postać Matyldy to jest postać nakreślona, czy etyczna, czy nie, od tego odbiegam. Chodzi mi o to, że to ona tutaj gra pierwsze i ostatnie skrzypce i to ona decyduje o tym de facto, po części pewnie, kim jest Lotto. I czy to nie jest taki znak czasów, że jakby kobiety przejęły ten ster. Ja, tak jak mówię, odbiegam od tego, czy to jest etyczne. Równie dobrze moglibyśmy założyć, że Matylda będzie postępowała na wskroś etycznie, a jednocześnie będzie kierowała w sposób etyczny, moralny, jak to nazwać, będzie kierowała jego życiem. Na ile to jest takie właśnie odbicie, takie zwierciadło tych problemów socjologicznych, społecznych, obecnych i tej roli kobiety i mężczyzny obecnie, w dzisiejszych czasach, w społeczeństwie i w związku oczywiście. Pan Gustaw chciał się odnieść najbardziej. Akurat uderzyła Pani w tą strunę, gdzie ja chciałem coś szerzej rozwinąć. No bo wrócę do tego Baracka Obamy. No oczywiście ja tak z przekąsem to powiedziałem, ale myślę, że od tej strony socjologicznej, jeśli się popatrzy na sytuację tej książki i tak dalej, być może Barack Obama tak to oceniał, to ja też patrząc w tę stronę, to uznam, że jest to ciekawe. Socjologicznie jest ciekawe, bo wrócę tutaj do Pani Elżbiety. Pani Elżbieta jest zniesmaczona tą etyczną stroną Matyldy. Ale powiedzmy sobie szczerze, co jest wzorcem etycznym? Wzorzec etyczny człowieka powstaje w społeczeństwie i on się zmienia tak, jak się zmienia społeczeństwo. Każdy człowiek powinien mieć ten wzorzec etyczny w sobie i zrobi tylko to, co może być społecznie akceptowane. Inaczej się temu społeczeństwu narazi i będzie, powiedzmy, na marginesie tego społeczeństwa, albo jak jest taki wspaniały, no, że go społeczeństwo zacznie dowartościowywać. No chyba Pani się z tym zgodzą. I myślę, że tak patrząc na Matyldę i patrząc na warunki, powiedzmy, no, osoby na Zachodzie, na społeczeństwa na Zachodzie, no nie będą miały dokładnie takiego wzorca etycznego, jak my tutaj w Polsce. My trochę mamy inne odniesienia. I to też ma jakiś wpływ. I być może to, co razi na przykład bardzo Panią Elżbietę, kogoś tam z Zachodu czytającego tą książkę, tak w ten sposób nie będzie to oceniał. No, ja już się wypowiedziałem, że mnie tam trochę ten język nie odpowiadał do końca, bo miłość to jest miłość, a nie za przeproszeniem pieprzenie. No, krótko. Pani Wiola? Pani Wanda, tak? Tak. Mikrofon. Ja?
strony. Pani Wiola, tak. I potem tak. Pani Wanda, bardzo proszę. Padło tutaj określenie, że Matylda chciała Lotto uszczęśliwić. No moim zdaniem nie. Moim zdaniem ona robiła wszystko, żeby uszczęśliwić siebie. Dla siebie. Mnie się wydaje, że ona się bała utracić to, co udało się już jej zrobić. Czyli jeżeli już sprawiła, że mężczyzna, który uganiał się ze wszystkimi kobietami w okolicy, pokochał ją, jest jej wierny, tworzą dom i jest szczęśliwy, to ona na wszelką cenę robiła wszystko, żeby to trwało. Jak nie mógł się wykazać jako aktor, poszukała mu innego. Jak były produkcje niedoskonałe, to je poprawiała. Chodziło o to, żeby on był szczęśliwy. Jeżeli on będzie szczęśliwy, to i ona będzie szczęśliwa. Bo będą tworzyli rodzinę zadowoloną i będzie się dobrze żyło. Nie wiem tylko, zastanawiałam się, dlaczego ona usunęła to dziecko. Dlaczego ona tak bardzo tego dziecka nie chciała mieć z nim. No, to już jest z jednej strony dowód na to, że aż tak bardzo nie chciała go uszczęśliwić, bo on, wydaje mi się, w pewnym momencie żałował, że nie mają dzieci. Unikała tego tematu. To na pewno by go uszczęśliwiła, jednak do tego nie dopuściła. Potem doszłam do wniosku, że chyba dlatego do tego nie dopuściła, że mógłby przestać ją kochać tak bardzo, bo przerzuciłby część tych swoich uczuć na dziecko. Ale przepraszam, to nie było dziecko z Lottem. Nie? To było. A, to chyba Arielę. A, to pójdzie. Ja myślę, że z Lottem już nie mogła mieć po prostu. Ona to. Do tego nie wyłapała. To jest tam ten Ariel chyba. Tak? Ariel. I to był powód. Ewelina? Ja? Tak. Masz. Że mam łapkę. Jezu, przepraszam, nie odkliknęłam jej, ale, ale z drugiej strony, jak już tak zostałam wywołana, no ale gdyby chciała mieć to dziecko, panie Gustawie, to by je urodziła. Oczywiście, że tak. No, ale ona, może rzeczywiście to, co pani Wiola mówi. Ona była skoncentrowana na sobie i myślała tylko i wyłącznie o sobie. I może tu jest rzeczywiście tak, że to szczęście Lotta było ograniczone szczęściem Matyldy. Ale ona przecież tam zamknęła już tą drogę do możliwości ponownego zajścia w ciąży, czyli absolutnie nie chciała mieć nawet z Lottem. Tak. Zresztą był taki fragment. Tak, i to jego szczęście było już nieważne. Tak. Zresztą był taki fragment w książce, kiedy jeszcze nie tak wszystko się sypało u nich, kiedy on mówił, to może w takim razie właśnie czas na dziecko, no a ona jakby tutaj nie kontynuowała tego tematu zdecydowanie. Pani Wando, bardzo proszę. Już, momencik. Ja chciałam tutaj poruszyć inną zupełnie, znaczy chciałam nawiązać do tego, co pani Ewelina mówiła, że ta książka też jest o problemach kobiet i mężczyzn, bo tam się pojawia taka sytuacja, kiedy na jakimś sympozjum Otto zabiera głos i właśnie się wypowiada na temat kobiet. Matylda wychodzi z tego. I tam mamy jakby takie zdemaskowanie. On wtedy zaczął myśleć, że być może no w taki seksistowski sposób potraktował kobiety, prawda? I ten problem się tam jakby przewija, bo on traktował Matyldę no jak taką żonę, kurę domową, która ma się zajmować jego wszystkimi sprawami, a on będzie wielkim pisarzem, prawda? I takie było jego podejście. I tutaj ja myślę, że na to też by można było zwrócić uwagę, że właśnie tak to wszystko można interpretować. A z tym dzieckiem, no to też Matylda, ona się świadomie zdecydowała na sterylizację, kiedy już była szczęśliwa z Lottem, ale ona jakby chyba się bała być matką, ona nie umiała być matką, bo nigdy tak naprawdę nie zaznała tego macierzyńskiego uczucia
I tam jest taki epizod, ona się przygląda jakiejś rodzinie i mówi, że ona nie chciałaby, bo to są tego typu problemy, że ona by nie chciała być w takiej sytuacji. Także że myślę, no tego się też trzeba nauczyć, bycia matką, prawda? Więc no to ją usprawiedliwiła. Ale pani Wando, każda z nas się boi być matką i nie wie, czy sobie w tej roli poradzi, a jednak milion kobiet się decyduje na macierzyństwo. Ja nie uważam. Tak, ale mamy doświadczenia z własnych domów. Tak. Ona nie miała żadnego wzorca. O, i to o czym ja też się mówiłam. Nawet ta nieszczęsna babka, która ją tam w tej szafie zamykała, no przecież to wszystko było chore. Proszę pani, na tą sytuację, bo właśnie. To dzieciństwo tej Matyldy, zwłaszcza w tym bardzo młodym wieku dziecinnym, właściwie bardzo dużo decyduje. No, wszyscy psycholodzy o tym wiedzą, że do lat 3-4 to jak dziecko się rozwija, to potem determinuje całe życie. Jeden z moich przyjaciół ze studiów pracował w ośrodku wychowawczym. I kiedy już się dorobił domu, jego dzieci zostały już samodzielne, i pomyślał sobie tak, no zrobię dobry uczynek i kogoś z tego domu dziecka wyrwę do porządnej rodziny i wychowam na jakąś tam osobę przyzwoitą. I takiego 7-letniego chłopca przygarnęli z żoną. Jego ojciec siedział w więzieniu, bo to był notoryczny złodziej i bandzior. No i uczył tego dzieciaka kraść i to ten dzieciak siedział w tym domu dziecka, w tym domu wychowawczym. Wzięli go, no i go w jakiś sposób przysposabiali. Kiedy po jakimś czasie zaczęli mieć problemy, bo to nie tylko, że ich okradł, sąsiadów okradł, miał przyjaciół, potem już w trochę starszym wieku, to swoich przyjaciół okradał. I pierwsze co, no i kolega mówi, że próbował, no jako wychowawca, w jakiś sposób do niego dotrzeć. I mówi tak, mówi, wierz mi, tym człowieku nie ma takiej klapki, jak on się wyraził, w mózgu, żeby on to zrozumiał. On tego pokiwał głową, przyznawał rację, oni go tam ratowali z różnych opresji, żeby nie poszedł do Popawczaka, bo miał różne sytuacje. Ale zmienić się nie potrafił i zbierali mu pieniądze. Pierwsze, co zrobił, kiedy zawsze dopytywał, kiedy on te pieniądze dostanie, bo wiedział, że zbierają. No i pierwsze, co zrobił, jak już miał 18 lat, to te pieniądze wybrał i rozpuścił. I prawdopodobnie trafił, tak jak tatuś, gdzieś tam albo do więzienia, bo słuch o nim zaginął, bo jak się usamodzielił, to od nich po prostu. Czyli ten determinizm tego dziecka potem się ciągnie w życiu. On gubi ten wzorzec etyczny, panie Elżbieto. On nie jest w stanie odnaleźć się. I to jest tragedia. To jest zaprzeczenie resocjalizacji jakimkolwiek takim działaniom. Ja zawsze powtarzam, że genów nie wydłubiesz i to jest coś, na co nie mamy wpływu. Natomiast wszystko inne jest do załatwienia i naprawdę myślę, że całe mnóstwo ludzi doświadczyło w swoim dzieciństwie i w swoim czasie bycia dzieckiem czy młodym człowiekiem bardzo złych rzeczy, a jednak wyrośli na przyzwoitych ludzi. I znam całe mnóstwo ludzi, którzy z bardzo dobrych domów, z przyzwoitych rodziców wydawałoby się i nie było tam ani demoralizacji, ani złych czynów, wyrośli na bardzo złych ludzi, żeby nie powiedzieć bandytów. I także to jest proces bardzo złożony i ja myślę, że są ludzie, którzy są ludźmi złymi, niereformowanymi i chociażby nie wiem, kto ich wychowywał i jaki wzór dawał, to oni po prostu będą tak, a nie inaczej postępować, to będzie złe postępowanie. Także całe mnóstwo ludzi z bardzo złych domów, z wielkiej biedy, z bardzo toksycznych domów, bez wzorców, wyrosło na naprawdę przyzwoitych ludzi.
którzy wychowali dobrze własne dzieci, i w drugą stronę są też takie przypadki i to chyba nie tak. Natomiast no, tu będę bronić swojego zdania i nie chciałabym takiej kobiety jako mężczyzna, gdybym była mężczyzną, spotkać, broń Boże, i niech ona by mnie nie uszczęśliwiała. Jako kobieta też bym takiej kobiety nie chciała mieć w swoim otoczeniu. A gdyby to była osoba w jakiś sposób, z którą jestem no, związana no, na przykład więzami rodzinnymi, no to zrobiłabym wszystko, żeby po prostu takiej osoby nie mieć w swoim pobliżu, bo to są ludzie, których należy eliminować z własnego życia, żeby być, no, pozwolić sobie, no, pod warunkiem, że wiedziałabym o tym, no nie wiem. Manipulatorka i zły człowiek i tyle. Nikt mnie nie przekona do tego, także od pierwszej strony mi się ta baba nie podobała i to wszystko na ten temat. To nie ma tam żadnej miłości, to jest współczesna chucpa taka po prostu. A zresztą nie tylko współczesna, bo takie chucpy się zdarzały przez cały okres życia ludzkości, więc... No trudny i złożony problem, to co powiedziała pani Elżbieta, dlatego że... Myślę, że są i takie przypadki, tak? Że ktoś z dobrego domu może być potworem i odwrotnie. Ktoś, kto był w potwornym domu wychowywany, wychodzi na ludzi, ale to myślę, że to jest też uwarunkowane osobistymi predyspozycjami, tak? Czyli tymi psychicznymi, emocjonalnymi, możliwością radzenia sobie w pewnych sytuacjach, przekładania pewnych sytuacji, tak? Na nowe okoliczności, nowe warunki. To jest bardzo, bardzo złożone. No tak jak życie, pani Olgo, naprawdę. O, właśnie. Tak jak życie. Gdyby się wychowaniem dało wszystko załatwić, to niepotrzebne by było. Tak. Przecież każdemu z nas wydaje się, że chcemy wychowywać nasze dzieci dobrze. A przecież różnie wiadomo, że różnie to bywa. I tak naprawdę to moglibyśmy kończyć tą dyskusję właśnie z stwierdzeniem, że tak właśnie życie jest skomplikowane. Ale jeszcze uda nam się jak to podsumować kilkoma słowami. Jak państwo myślą, kto miałby ochotę? Może ja coś powiem? Ja chciałam państwa jeszcze zapytać o taką rzecz. Ja nie doczytałam książki do końca. Mi tam brakło może ze 20 stron. Może jakiś wątek pominęłam. Znaczy no nie dotarłam do niego, ale jest teraz tutaj cały czas taki motyw, że ta Matylda kierowała życiem tego. Ale czy wy uważacie, że ona tak pokierowała tym jego życiem, że on był szczęśliwy, czy on był nieszczęśliwy, czy on, jak z jego punktu widzenia to jego życie wyglądało? Był szczęśliwy. Karierę zrobił. Osiągnął chyba więcej niż się spodziewał. Dokładnie. Tak. No był zadowolony z tego związku przede wszystkim. Tak. Jemu tam wszystko tak. Mi się wydaje, że ona dała mu... Dużo kobiet by go chciało mieć i był odporny na to. No, był wierny tej Matyldzie do końca. No właśnie. Dawała mu poczucie bezpieczeństwa. Dokładnie, to mi się też tak wydaje, że mimo tych wszystkich swoich złych działań albo tych intencji złych, to jednak dała mu takie poczucie, że jest kochany, że ma dom, że ma przyjaciół, że, no, że jest artystą, że jest uwielbiany. Jest wielki. Może to chociaż... Ale czy to było poczucie? Czy to było poczucie, czy to była taka ułuda? Czy on był w tym wszystkim sobą? Czy to było to, czego on by chciał tak naprawdę? Czy po prostu poddał się temu, co zostało mu w jakiś sposób narzucone? To taki... Taki kamyczek do tego ogródka pani Eli, bo powiem szczerze, czy to tak jest okej, że ktoś w każdym możliwym celu, w każdym aspekcie buduje za tą drugą osobę? Czy to jest pełnia szczęścia, czy to jest takie poddanie się i płynięcie z nurtem? On najwyraźniej chciał w to wierzyć, jemu było... Właśnie, on chciał w to wierzyć i to jest ta ułuda. To jest ta uda, bo uważam, że on wierzył, nie tylko, że chciał wierzyć, on wierzył. I popłynął w tym nurtem, poddał się. Powiem więcej, że ja bym tej Matyldzie sporo wybaczył, gdybym ja był na miejscu Lotta. Pani Ewelina, bardzo proszę i potem pani Wanda. Pani Ewelina.
Dobrze, dziękuję. Ja tutaj myślę w ogóle, że ta Matylda w takim schemacie nawet polskiej rodziny, to przecież to taka szara eminencja, prawda? Jak to często jest, że kobieta jednak dyskretnie steruje swoim mężem, a oczywiście tu jest to sterowanie zwielokrotnione, ale chciałabym, być może już jest za późno na kolejny wątek, ale wydaje mi się, że myśmy się tak bardzo skupili tutaj na tym wątku rodzinnym, osobistym, prawda? Nie mówiliśmy nic o tych sztukach, które są właściwie tam, są jakby cytowane w całości niemal, prawda? Chociażby ciąg dalszy Antygony. I powiem Państwu szczerze, że no właśnie ja sobie z tym jakoś do końca nie mogłam poradzić, bo ja nie wiedziałam za bardzo, jak się do tego zabrać. I może Państwo mają jakiś klucz. Czy na przykład ten ciąg dalszy Antygony, prawda? To że Antygona dożywa czasów współczesnych, prawda? Jest zamknięta w swojej grocie, no nie powiesiła się, ożyła. Czy to ma jakieś metaforyczne znaczenie? Bo mnie się w ogóle to strasznie podobało, to przedstawienie, w ogóle choreografia, prawda? Wydaje mi się, że no super, ale w ogóle skąd taki pomysł, żeby zawrzeć sztukę w książce, czyli no jakby opowieść w opowieści. Może mi Państwo pomogą w tym. No ja też na to chciałam zwrócić uwagę, bo bardzo mi się podobały te dramaty takie wplecione, niejednokrotnie mówiące o losach przecież naszych bohaterów, prawda, i Lotta, i Matyldy. Ale tutaj ja myślę, że ta Antygona pokazana jest na pewno metaforycznie, gdzie skazana wieczność. No ale zastanówmy się, czy my chcemy tej wieczności, prawda? Tak jak, czy istnieje wieczna miłość. I myślę, że to właśnie tutaj jakby nam daje takie szersze spojrzenie na całą powieść. Bo powieść jest o miłości albo antymiłości, tak jak tutaj była ta Antygona, jakby zaprzeczeniem tego co miało być w Antygonie, prawda? No bo obdarowali ją bogowie, no ale to był okropny, to było dla niej nieszczęśliwe, prawda? No i potem tamta scena, kiedy ten robotnik się próbuje przebić, no też piękna scena, prawda? Kiedy on tam próbuje powiedzieć jej, że dla niej jest to ważne. No może ktoś tutaj też się tak jakby tą Matyldę potraktować, że ona się też tak dobija o tą miłość i chciałaby, żeby to wszystko było takie czyste i piękne, a wcale nie jest. Także, że tutaj ja bym to tak też... Zgadzam się, że te sztuki to są też metafory do ich życia. No właśnie, no bo one są tutaj jakby ilustracją, a za każdym razem jest odniesienie do jakiegoś epizodu z życia i Lotta, i Matyldy. Właściwie bardziej Lotta, prawda? Bo tam większość z nich dotyczy Lotta. Także ja bym tutaj to było... Dla mnie to było właśnie czymś ciekawym, bo jak czytałam tą pierwszą część Fatum, no to faktycznie chwilami mnie to nużyło. Ileż można czytać o niby sielankowej miłości. Ale potem, kiedy się pojawiły te sztuki, to było fajne, bo to jest coś zupełnie innego. I tak ożywiły całą narrację, dlatego mnie się podobało. Pani Ewelina, jeszcze bardzo proszę. Znaczy, dla mnie właśnie one są nie do końca oczywiste. Nie wiem, ja tu nie widziałam jakiegoś takiego klucza interpretacyjnego i wydaje mi się, że to jest takie właśnie troszeczkę na siłę, jakby skłanianie się ku dostrzegania losów bohaterów w tej sztuce, ale nie wiem. Mnie się tutaj narzucały inne powieści i może przez porównania po prostu stwierdziłam, że tutaj właśnie w Fatum i Furii jest to zrobione tak jakby, nie wiem, nie do końca udolnie. Nie wiem, czy Państwo kojarzą Madame Libery. Tam były całe fragmenty z Fedry Racinego, opery i one, to była taka mocna interakcja z właściwą fabułą i czegoś takiego się spodziewałam, a tutaj nie znalazłam klucza interpretacyjnego, ale to oczywiście taka moja uwaga i moje spostrzeżenia. Może powinnam książce poświęcić więcej czasu, żeby jakoś sobie to wszystko poukładać. Dziękuję. Tam było więcej takich aluzji, jak Bursztujący w zbożu, tam też można było dostrzec takie jakby analogie, kiedy on przebywał w szkole. No to takie jakby były no, kalki chwilami. Także że myślę, że tutaj też się tak trochę autorka bawiła takimi analogiami, do nawiązaniami do jakichś innych utworów. Także to też jest wartościowe. No i tak myślę właśnie, że
jakkolwiek by teraz powiedzieć, czy jest to tak cudowna i wspaniała powieść zasługująca na najlepszą książkę 2015 roku, akurat tutaj w przypadku tak została oceniona przez Baracka Obamę, to summarum można teraz zadać takie pytanie, proszę Państwa, czy bo zazwyczaj jest też tak, że na okładkach mamy czasami te blurby, które mówią nam o tym, jaka książka jest, że warto ją przeczytać. W tym przypadku można by poddać powątpiewanie, tak? Siłę tej książki. I czy te media nie uruchomiły też tak komercyjnie nie napędziły tej fakty. A z drugiej strony proszę zobaczyć. Dyskusja była bardzo udana i wiele wątków tutaj poruszyliśmy. Jak Państwo myślą? Suma summarum, czy polecicie książkę? Poleciliby Państwo? Chyba nie. Ja bym poleciła, bo uważam, że warto przeczytać i warto się nad nią zastanowić. No chociażby to, że nami tak poruszyła, bo przecież cały czas mieliśmy tutaj niejednoznaczne oceny. Więc to, no, a poza tym no, trzeba to traktować jako literaturę, a nie jako czyjś życiorys, prawda? Że literatura ma jakieś przesłanie, no i tutaj no... jednak warto przemyśleć pewne działania. Dla mnie temat nie jest taki, żeby odrzucać. Dosyć ciekawy, ale zrobiona jest po bałaganiarsku. Są momenty, gdzie człowiek ma ochotę rzucić tą książkę i dalej nie czytać. A tutaj chyba ktoś powiedział, że są fragmenty i to spore, zwłaszcza końcówka książki, no to czyta się świetnie i zaczyna się wszystko układać i jasne jest, o co autorce chodziło. No więc no, mam ambiwalentne uczucie, czy komuś polecać, czy nie. No, musiałby sam wiedzieć, czy taki temat będzie po prostu dla niego ważny. Ale uważają Państwo, że to był czas stracony na czytanie. Ja nie żałuję, że przeczytałem, bo no trochę właśnie pod kątem tych relacji damsko-męskich dużo się zastanawiam w życiu i ciągle nie rozgryzłem jeszcze wielu spraw dotyczących kobiety, ale tak by mężczyzn. Też mi ta książka nie oświeciła do końca. I proszę Państwa, myślę, że możemy zostać z takim stwierdzeniem, że z całe szczęście z ustami się nie dyskutujemy i życzymy każdemu czytelnikowi, do którego trafi ta książka, żeby znalazł dla siebie coś ciekawego, co go zaciekawi, zainteresuje, może w postaci, oby w postaci. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Rozmawialiśmy o książce Laury Strock i Furia. No i cóż, niech ta książka żyje dalej, trafia do rąk innych czytelników. Aczkolwiek, albowiem naszą kolejną dyskusję oprzemy na kolejnym naszym tytule, a za miesiąc będziemy rozmawiać na temat książki Anny Augustynian, Jena Tubin, Nie uparłam miłości. I życzę Państwu przyjemnej lektury. I mam nadzieję, że jak zawsze ta będzie ciekawa, udana i bardzo emocjonująca. Do zobaczenia za miesiąc. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia.